żółty po to, żebyśmy byli widoczni na drodze, a dzisiaj mamy pierwszy, można powiedzieć, w tym roku gminny, wiosenny rajd rowerowy. Pogodę mamy świetną, słonko mamy na swoich, można powiedzieć, głowach i plecach, także cieszymy się, że z bardzo dobrej pogody, że pogoda nam dopisała dzisiaj w tym dniu. Jak też widać na załączonym obrazku, zainteresowanie rajdem dzisiejszym też bardzo duże, bo będziemy w kilku miejscach też dołączać, będą do nas kolejne grupy rowerowe. Dzisiaj mamy zaplanowane około 30 km rajdu, także myślę, że są i starsi, są i młodsi, a nawet i dzieci, także myślę, że dzisiaj mile spędzony czas na rowerach. Dzisiaj ja można powiedzieć, że ja jestem częstym uczestnikiem dróg naszych gminnych, bo często jeździmy z rodziną też na rowerach, także bardzo często widzimy te właśnie te rowery, które w ramach naszego programu Sportowa Gmina Zalesie przekazaliśmy naszym uczniom, także można powiedzieć, że na każdej drodze, na którą tylko uda nam się wjechać, widzimy tam właśnie te rowery zakupione przez gminę. Plusem jazdy rowerem jest to, że można spędzić czas z rodziną, przyjaciółmi, dalszymi krewnymi i się dobrze bawić. Czy po terenie gminy Zalesie jeździ się fajnie? No fajnie. Jakie są miejsca do odwiedzenia? Lasy, jeziora. Super. A Krzna? No też. Też? Często jeździsz rowerem? W wolnych chwilach? Między szkołą a komputerem, rozumiem? Tak. Widzę, że tak, kolor żółty w tym momencie jest chyba przymierzany, ale jest też kolor biało-czerwony. No podstawa, 1 maja, nasza narodowa, kochana flaga polska. Niech żyje Polska, biało-czerwona. Dużo tych flag biało-czerwonych na terenie gminy Zalesie widać? Jest trochę, jest, tak, o tak, ludzie kochają swoje flagi, wywieszają, tak, proszę pana. No a jak to jest z jazdą rowerem i z biało-czerwoną? Można to połączyć? Widzę, że u pani można połączyć. No, no wszystko można. To ja sama zrobiłam. Sama zrobiłam, potrafię, pana. Tak? Ja potrafię, proszę pana, to jest ta taśma izolacyjna. Może nawet nie wie, że wzięłam. To tu wszędzie można jeździć. Tu jest bardzo dużo dróg takich polnych, leśnych. Tylko chcieć. Tak, spokojnie. Tylko chcieć. Tak, ale można zawsze gdzieś na pobocze pojechać, gdzieś ten po lesie pojeździć. Fajnie jest, naprawdę. Tylko jeździć, brać humor w plecak. I to również zdrowie. No podstawa. Tak, trasy mamy wszystkie fantastyczne, mamy przepiękne widoki przez całą naszą trasę. Dzisiaj jedziemy 30 km po kolei do Kijowca, dalej PGR Kijowiec, Kolonia Kijowiec, Dereczanka. W Nowosiłkach robimy piękną przystanie kajakowej, robimy przerwę sobie na posilenie się, na odpoczynek przy rzece Krzyna. Piękne walory przyrodnicze i jedziemy później. Berezówka, Malowa Góra, która jest po prostu przecudna widokami. W Malowej Górze naszą nową drogą, która jest świetna. Teren robiłam 2 dni temu, po prostu tam jest cudo w tym lesie. Ja tak porównuję tą Malową Górę waszą z takimi podlaskimi Bieszczadami. Oj tak, jest cudowna. Zwierzaki wyskakują, sarny takie wielkie, po prostu cudo, po prostu cudo. Tam wyskakujemy na Kolonię Dobryń, z Kolonii Dobryń, Dobryń Duży i Dobryń Mały, Lachówka Mała, wracamy do Zalesia. Bardzo zadowolona jestem z frekwencji, że tak powiem, no nie spodziewaliśmy się, wiedzieliśmy, że będzie
będzie świetnie, że będzie dużo, ale nie sądziłam, że będzie tyle. A jeszcze czeka nas, że tak powiem, kolejna grupa w Kijowcu, która ma dołączyć, kolejna grupa w Nowosiłkach, która ma dołączyć, także myślę około setki będziemy mieli. Czego się życzy rowerzystom ruszającym na trasy gminy Zalesie, no właśnie przed taką wyprawą? No chyba małego może wiatru i samych ze zgórek, nie pod górek. Thank you.